Znajdujemy się na placu budowy przy ulicy Budynku Socjalnego przy ulicy Krotoszyńskiej. Obecnie trwają prace budowlane, 12 mieszkań jednopokojowych, 6 mieszkań dwupokojowych. W każdym pokoju aneks kuchenny, osobna łazienka, osobne wejście, mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej. Tutaj obowiązują specjalne przepisy, poszerzone, przede wszystkim poszerzone wejście do łazienki. Planowany termin zakończenia budowy to wrzesień, najpóźniej październik tego roku. Mieszkam tu od 12 marca. Wcześniej była katastrofa, powiem szczerze. Warunki nie do życia. Nie do życia dla dziecka, które uczęszczało do szkoły. Dziecko było wyśmiewane w szkole, że mieszka w takich warunkach, jakich nie powinno, że mieszka z takimi ludźmi, że patologiczne ludzie tam mieszkają, że mieszka w smrodzie, w brudzie, w syfie. No i że śmierdzi z tęchlizną, po pierwsze, to było. Warunki były techniczne tego budynku złe, bardzo złe. Nie dla ludzi, gdzie ludzie powinni mieszkać w nich. Dach się rozwalał, były zacieki z dachu. Podejrzewam, że tak jeszcze rok albo i więcej dach by spadł nam na głowę. Okna były nieszczelne. Gdy padał deszcz, woda nam wlatywała do mieszkania. Na tym budynku mieszkaliśmy w trzech mieszkaniach. Jedno mieszkanie miało 7,8 metra kwadratowego. Mieszkaliśmy tam we trzech z dzieckiem, że jak było stało łóżko, rozłożyliśmy na wieczór, stały obok meble, to nie było w ogóle przejścia. Ale to za poprzednich kadencji, nie mówię, że za obecnego burmistrza. Później żeśmy zgłosili o zamianę na 15 metrów 30 z mężem. I każde jedno mieszkanie było wyremontowane przez męża. Musieliśmy przeprowadzać się w szybkim tempie, jeśli się zamienialiśmy, wyremontować sobie na własny koszt, gdzie mieliśmy na to faktury. Zgłosiliśmy do gminy z mężem o, jakby to powiedzieć, z tych faktur, żeby nam ściągnęło rachunki za czynsz lub za inne rachunki. Nie było takiej opcji. Nie szło się pogodzić z gminą, żeby zrobili na takiej zasadzie, że jeśli remont robiliśmy na swój koszt tego mieszkania po kimś zasyfionego, powiem, że tak, to nie było takiej opcji, żeby mogli zamienić to. Wchodziło się do wspólnej łazienki, leżały fekalia, mocz, kał. Dziecko jak poszło kilka razy do ubikacji, to były odchody normalnie na wspólnym korytarzu przed wejściem do ubikacji. Nie mogło przejść. A jeśli nie zauważył moczu, to potrafił się pośliznąć, leżeć w tym moczu przed samą szkołą z płaczem i powiedział, że nie pójdzie do szkoły, bo on cały śmierdzi. Po drugie, nie chciał w ogóle później do toalety chodzić. Zwróciliśmy się do pana Piotra Lecha, burmistrza, o zamknięcie jednej ubikacji dla swojego użytku. Pan burmistrz wyraził tą zgodę, abyśmy zamknęli tą ubikację i jak możemy, to z którymiś lokatorami możliwymi do życia, do sprzątania tej ubikacji, dbania, żebyśmy udostępnili klucz innym lokatorom. To jest tak, dużo gadają, a mało robią. To nie jest tak jak z panią Martą Markowską, że mało mówi, mało nas informowała co do rozwoju dalszego budowania budynku, ale uczyniła dużo. Stara się wszystkich jednakową miarą traktować, pomóc, zadbać o nich. Tak samo pan Piotr Lech. On to robi bez zainteresowania, tak pani Marta Markowska. Pomaga ludziom bez zainteresowania ze względu na wszystko. Czy człowiek jest alkoholikiem, czy człowiek pochodzi z patologii. Ale postarał się, przyjechał na budynek socjalny kilka razy, zobaczył warunki, w których mieszkamy. Oznajmił, że to nie są warunki spełniające życia tam, na tym budynku. Tak samo pani Markowska była częściej na budynku niż któryś z radnych. Któryś z radnych nie zainteresował się nami czy naszym losem, gdzie mógłby przyjechać, powiedzieć, że przejęty jest, gdzie mieszkamy, w jakich warunkach, żeby rozpocząć budowę nowego budynku, żadnego nie było. Jedynie się pojawił tam pan Juchnowicz, zobaczył warunki, ale czy przekazał resztę radzie, żeby pomóc tym ludziom? Nie. Tylko były słowa takie,
padały z ich ust, że nie wiadomo, czy dojdzie do tej budowy, czy wszyscy radni się zgodzą, dołożą pieniądze, czy ta budowa powstanie, bo w to wątpią, nie wierzą lub dużo też gadali, że nie warto nam pomóc, bo ludzie tam są patologiczni, nie płacą, dewastują, ale przepraszam, budynek był w takim położeniu i jakby to powiedzieć, nie kwalifikował się, żeby tam mieszkać. Był w stanie technicznym złym. I to nie jest nasza wina, że ten budynek śmierdział pleśnią, stęchlizną. To nie jest sprawa dewastacji. To jest sprawa tego, że gmina się nie interesowała do tej pory, że tam były płyty stęchlizną. Przejęty budynek był przez gminę od wielu, wielu lat do przodu. I ta stęchlizna tam była cały czas. Tam nikt nie musiał dewastować. A po drugie, jeśli my jako jedyna rodzina żeśmy odmalowywali mieszkania, 2 tygodnie farbą było czuć. Proszę pana, 2 tygodnie farbą było czuć, później była sama stęchlizna. Sama stęchlizna, pleś wychodziła na płytach. Na płytach, zacieki gdzieniegdzie się pokazywały, podłoga była nierówna. A podłoga to normalnie zarywała się w niektórych miejscach, były deski pod gumolitem. To mogłoby się zapaść, a pod dołem nie było nic. Dach tak samo. Nikt się nie zainteresował z radnych, w jakich warunkach mieszkamy. Czy przyjechał któryś z nich, wspierał nas w jakiś sposób, jak pani Marta Markowska zajęła się tym. Poprzednie kadencje tak samo się nie interesowały nami. W ogóle. Czy jeden burmistrz, czy pani dyrektor poprzednia OPS-u? Nikt. W budynku socjalnym jakby warunki były tragiczne, złe. W ten sposób, że co, no wszystko było wspólne. Łazienki, kuchnia. No sąsiedzi byli różni. Byli tacy, co szanowali, byli tacy, co niszczyli, dewastowali. No ciężko było tam. Znaczy ja, moja mama tam od, tak jak pani Domkowa, 21 lat. Także ja nie pamiętam, żeby ktoś się tam interesował. No w obecnym czasie to się zrobił w ogóle szum. No ale to jest chyba też przed wyborami. To się wszystko tak zrobiło. Zrobił się szum, którego nie było. No nie było, bo nie było nawet jeszcze przed przeprowadzką z Kotoszyńskiej. Takiego szumu jak teraz w ogóle jest. Że jest niepotrzebne, no bo jeżeli jesteśmy tu tylko chwilowo, no trzeba jakoś to przetrzymać. No nic innego się już nie zrobi. Jakie mam oczekiwania? Ja mam tylko takie, żeby była łazienka i to mi starczy. I wejście osobne, tak jak tam widzę, jest. Także to pasuje. No fajnie jest, no tak. No jest dobrze, nie ma tej wspólnoty, która była tylko nienawiść i różnie tam było. No są osobne wejścia, jest pokój z kuchnią, tą aneksem, także no jest fajnie jak na razie tam. No w końcu będą warunki godne. Tutaj nam się mieszka super. Nie to, co na Krotoszyńskiej, tam w starym baraku. Tutaj jest o wiele, wiele lepiej. Sąsiedzi są przyjaźni, mili są, życzliwi. Nawet ja nie mam jeszcze automatu, to dzisiaj jedna z sąsiadek zaproponowała mi, że mi pożyczy. Także jest tutaj bardzo dobrze. My nie zamierzamy się stąd już wyprowadzać. Dzięki pani Markowskiej ten budynek i burmistrzowi, że to było, nie? Został zburzony. No też burmistrzowi, bo burmistrz na to daje fundusze. Nie? Sam je daje, a radnym żadnemu nie dziękuję. To właśnie radni narobili hałasu, a za tym nie byli. Żeby tam zburzyć to, coś zrobić, tylko pani Markowska z burmistrzem zaczęła. No i pani Markowska jeszcze przyjechała, jeszcze nosiła ludziom rzeczy, wynosiła stamtąd. Tak, no i pani Dorota. I pani Dorota Polner. Bierna. No. I ten. I dzięki właśnie tym paniom dużo, tak samo Sławoszewicz, wyprowadzanie się, to też kto? Pani dyrektor Markowska i Dorota Biernat. No i Jacek Biernat, który przewoził nam rzeczy, nie? Wszystkie, swoim prywatnym samochodem, bo nie miał kto już przywieźć. No, w hałas muzealny, bo każdy chce, że tam coś włożył do tego, jakąś rękę przyłożył.
Tam nikt nie przykłada. Tylko mówię, dzięki pani Markowskiej. Tak, to ona walczyła o to, żebyśmy żyli w godnych warunkach. No. A tak to nikt. Każdy patrzył, aby jak najlepiej uciec, ręce umyć i do widzenia. Się nas uważali za śmieci, nie za ludzi po śmieci. Nie. Śmiali się. A śmieciom się nie pomaga, nie? Proste. Ale byli, są ludzie jeszcze dobrzy, którzy właśnie do tego podeszli, tak jak pani Markowska podeszła. Uczciwie tak człowiek, a nie, że nie tak do jakiegoś śmiecia czy czegoś, tylko jako do człowieka. Tak, bo pani Markowska właśnie walczy o dobro człowieka. Dlatego nie robię ten szum. Chcą kogoś oskarżać, piętnować na kimś, a na tej osobie piętnuje, która pomagała. A oni nic nie zrobili, nawet palcy nie dotknęli się. Rzekomo tam raz któryś się pojawił i zniknął i nic nie zrobił. Dlaczego nie przyszedł, jak wyprowadzali się ludzie? Dlaczego nie przyszedł pomóc? Tylko pani Markowska i tam z dwoma czy trzema osobami była. Nie znam nazwisk, bo nie znam. Nie? Ale tu dzięki pani dyrektor dużo rzeczy powstało dobrych i jest dobrze. I chcemy, żeby tak dalej było i ta pani jest dobra. Powiedziałabym, że bardzo dobra. Pomaga ludziom jak tylko potrafi, jak tylko może. Taka jest prawda. Poprzedni burmistrz blisko mieszkał w baraku. Ale żeby tam przyszedł, nie, zobaczyć. Ja go tam nie widziałem ani razu. Nigdy tam nie był i nikt się nie interesował tym. Woleli dać pieniądze, przykładowo była mowa, że czy zrobić jakiś ośrodek, czy ludziom pomóc. Nie, chcieli ośrodek. A pani Markowska nie. Postanowiła z burmistrzem na swoim, że zrobimy nowe mieszkania dla ludzi, żeby godnie mogli żyć. Tam nie było żadnego radnego tak, żeby przyszedł zainteresował. A teraz wielce zainteresowali się na sesji tej właśnie, co było w gminie też. Wielce się interesowali. Czym? Jak już wszystko było po wszystkim, jak pani Markowska załatwiła z burmistrzem wszystko. Burmistrz dużo zrobił. Ten burmistrz właśnie zrobił dużo, bo zrobił tak. Chodnik zrobił. Zrobił elegancki chodnik do kościoła tam, poszerzył to wszystko, dróżki są, rowerowe ścieżki, nie trzeba uciekać tymi rowerami gdzieś tam, tak jedzie samochód, trzeba uciekać, bo boi się człowiek przejechać, bo sam wierzy, jak wariaci niektórzy, a dużo zrobił, bo dużo, budowy robi wszędzie, nie? Koło. Sale gimnastyczne przecież. To za burmistrza Lecha wszystko powstało.